bo miłość jest piękna. Ach, jaka cudowna atmosfera zapanowała jest w naszym piękna, studiu. Dziecko. Tak, jest przepiękna. Ja uwielbiam się zakochiwać. Gorzej z odkochiwaniem, ale zakochiwać się no, uwielbiam. Tak bywa. Dokładnie. Tak w międzyczasie, moi drodzy telewizowie, zapytałam Tereskę, to był mąż. Mąż. Czyli już tak, serce tak. Żeby nie było to tamto, wiesz. Ach, drodzy panowie. Że obcy. Najlepiej mąż. Drodzy żeby panowie, nie było, nie tak, domówię. Tak. Niestety serce już zajęte, ale zawsze na koncert można przyjść, prawda? Zapraszam. Ja jeszcze wrócę do tematu zespołu pieśni tańca Śląsk, ponieważ rzeczywiście wtedy to był taki dla ciebie kultowy moment, tak? Bo tam miałaś okazję taki pierwszą styczność właściwie z większą publicznością. Jak to tak, wyglądało? Tak, to była moja pierwsza praca, tak? Bo to zespół zawodowy, zespół pieśni i tańca, państwowy zespół pieśni i tańca Śląsk. Kiedyś. Jak długo trwała ta przygoda z tym zespołem? Oj, bardzo długo. Skończyła się nie tak dawno. O, no proszę. Tak. Ale... Zaczęłam nowy etap. Ale cały świat zjeździł. Zobaczyłam oczywiście i to było fantastyczne, że mogłam zwiedzić kawałek świata. No proszę, a które miejsca najbardziej utkwiły ci w pamięci? Najbardziej utkwiła mi Afryka, RPA, no bo tam może to tak niezbyt skromnie zabrzmi, ale zdobyłam pierwsze miejsce. Zaśpiewałam 5 piosenek, to był festiwal piosenki ludowej i zostałam delegowana przez profesora Stanisława Hadynę jako jedyna z zespołu, więc to na pewno mi się zakodowało dość mocno i na całe życie. Pięknie, tak. Natomiast, no cóż, Afryka, Ameryka, bo to był pierwszy mój wyjazd za granicę. To Chiny, Japonia, widząc taką piękną, atrakcyjną blondynkę, ja sobie wyrażam, co tam się działo. I miałaś jakieś sposoby, żeby tych mężczyzn tam troszeczkę tak z dystansem, czy jednak, jak to wygląda? Nie, no oczywiście, słuchaj, no myślę, że ty znasz ten przepis najlepiej. Tak, tylko że ja nie zwiedziłam tyle świata, co ty, kochana, tak. Wszystko przed tobą. Mam nadzieję. Występowałam na największych scenach, Carnegie Hall, Broadway, także jest co wspominać. Występowałam przed papieżem. No proszę pięknie. A czy byłaś w Chinach? No w Chinach byłam, w Japonii byłam. A może widziałaś się z zespołem Bayerful, ponieważ byli tutaj u mnie goście? No nie. Jeszcze może byłam troszeczkę wcześniej. Tak. Dobrze, a powiedz mi tak, bo w tym momencie masz nagraną płytę. Tak, pierwsza moja płyta. Spełnić marzenia, prawda? Kiedy tak właściwie stwierdziłaś, że jednak czas przyszedł, żebyś zrobiła coś swojego, nagrała własny repertuar, co na to wpłynęło? Co wpłynęło? Tak. Skończyłam pracę w zespole i to właśnie sprawiło, że pomyślałam, trzeba by coś zrobić dalej. A co? Wiadomo, to co się kocha i to co się lubi najbardziej, tak? Tak. Więc śpiew. No to nagrałam piosenkę i ta pierwsza piosenka to właśnie była piosenka Miłość jest piękna. Ach, no tak. Właśnie. To jest i bardzo dobrze zaistniała w radio, stała się hitem. Zaczęłam współpracować z wydawcą, z panem Krzysztofem. Wspaniale się układa. No właśnie. Tak, wspaniale się układa, wspaniale się współpracuje z firmą, jeżeli mogę powiedzieć. A proszę, oczywiście, jak najbardziej. Z firmą SK Music Zabrza. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. No właśnie, wydawnictwo muzyczne SK. Tak, pochwalić sukcesem, bo prawie milion wyświetleń na YouTubie było. Także to jest, niebywały sukces, trzeba przyznać. Jest tego sporo. No więc, no więc tak to wyglądało, że piosenka w radio stała się hitem. Tak. Współpraca przyniosła właśnie pierwszą płytę. No właśnie. Zaistniałam w telewizji i to jest I właśnie... I kariera się pięknie w tym momencie zaczęło się po prostu toczyć. Tak, pozwól, że do tematu twojej płyty wrócimy za skutkę, ponieważ już przyszedł czas, żeby zaserwować się widzom twój, a nie twój, przepraszam, zespołu Marvel Clip tym razem. Także zapraszam wszystkich. Kochani, przyszła Kryska na Matyska, a ze mną kolejni wspaniali goście. Moi drodzy, to jest niespodzianka, bo tak właściwie telewidzowi domagali się waszej wizyty. To jest dla mnie niezmiernie miłe. Janusz i Dominika Żyłka. Jakby ktoś nie wiedział. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że w końcu przyjechaliście do mojego studia.
o was widzieć i powiem szczerze, że wspaniale się prezentujecie, bo tak, tata, córka, prawda? Dokładnie. No właśnie, a powiem szczerze, że taka pierwsza moja reakcja była, że małżeństwo, a mówię nie, no za bardzo podobni są do siebie. Niezmiernie miło, mając 120 tak, lat, tak się bardzo cieszę, jak ktoś mi jeszcze powie. Tak. Także naprawdę świetny, niebywały duet tak właściwie. Moi drodzy, powiedzcie mi tak właściwie, bo tak, tata już troszeczkę dłużej tutaj, tak, jakby istnieje na scenie muzycznej. Powiedz mi, od ilu lat śpiewasz, występujesz? Znaczy, występuję w zasadzie na estradzie od 12 lat, a tak działalność muzyczną to 25 lat już uprawiam. Ojej, niemożliwe. Tak. Ja nie wiem, jak to jest, słuchajcie, że moi goście wyglądają tak młodo, poważnie. A dziękuję, po raz kolejny. Aż niewiarygodne. Twoja pierwsza płyta, którą nagrałeś, nosiła tytuł... To była płyta z 2005 roku, tak? Dzielimy się radością, to jest ta płyta? Dzielimy się radością to w zasadzie już była trzecia płyta. Płyta, ale taka, to była pierwsza płyta, którą nagraliśmy razem z Dominiką, jako że Dominika na estradzie ze mną występuje od 8 lat. Mm-hmm. No i to była pierwsza taka wspólna płyta. Rozumiem. A ty w jakim wieku zacząłeś koncertować? Ile miałeś lat? Pamiętasz, jak to się w ogóle zaczęło? Jakie były początki twojej kariery? Nie, koncertować to zacząłem 12 lat temu, 13 lat temu. No i tak na początku było trochę trudno, bo jednak zapełnić tą scenę samemu, tak. No to nie jest tak łatwo. Mm-hmm. A poza tym nie było takie piękne jak w tej chwili. No jednak jest cudowny ozdobnik, ja się cieszę z tego, widzę na tej scenie, jak ci wszyscy reagują tam. Znaczy, aha. No wielu tak reaguje, pozytywnie patrząc na nią, a na mnie tak. A wcześniej, przepraszam, jak to wyglądało? Czy ty byłeś sam na scenie, solowo śpiewałeś jako jeden wokalista? Czy w zależności od tego, jakiej rangi była impreza, prawda? Jeśli ta ranga była wyższa, no to wtedy zespół też współuczestniczył w tym koncercie, a jeśli nie, no to wtedy sam i leciało się z podkładów. Pół playbackowych zaznaczę, że śpiewamy na scenie, śpiewamy. A jak to się stało właśnie, że zdecydowałeś się na to, żeby brać ze sobą swoją wspaniałą, utalentowaną córkę na koncerty? Czy to było bardziej taka, wiesz, zazdrosna żona podpowiedziała, słuchaj, może byś brał Dominikę na koncerty? Ja bym miała spokojniejszą głowę, czy po prostu rzeczywiście odkryłeś talent wokalny i stwierdziłeś, że musisz coś z tym zrobić? Jest, coś w tym jest może z tą żoną, ale nie będę mówił, bo przypuszczalnie nas słucha, także... Ale, pozdrawiamy żonę oczywiście. Ale, tak, też. Tak. Natomiast no, na pewno Dominika od najmłodszych lat zawsze... Kochała śpiewać, no było w domu to słychać, nawet czasami za głośno, no w związku z tym trzeba było ten śpiew gdzieś być może wyprowadzić, no i tak się udało. Żeby w domu było ciszej. Na początku próbowaliśmy na tych pierwszych płytach, o których wspominałem, że one były jeszcze, że tak powiem, moje w cudzysłowie. No tam nagrała po dwie pioseneczki, to się dobrze przyjęło, no i później trzeba było to kształtować dalej, a dzisiaj jest piękniej. No to zobaczmy jak pięknie. W takim razie klip Całuj, nie żałuj. To jest premiera. Muszę zaznaczyć.